Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystej prezentacji monety wyemitowanej przez Narodowy Bank Polski z okazji 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Jest mi niezmiernie miło, jestem zaszczycona, że zechcieli Państwo spędzić dzisiejsze popołudnie z nami przy tak niesprzyjających okolicznościach. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Bardzo szczególnie chciałabym podziękować i powitać gospodarza miejsca. Reprezentuje go dzisiaj ojciec Tomasz Dostatni. Bardzo dziękujemy Dominikanom za to, że nas jest dzisiaj z nami pan marszałek Wojciechowski. Jest nam niezmiernie miło, że znalazł pan. Jak Unia Lubelska to Zamek Lubelski, jak Zamek Lubelski to Muzeum Lubelskie. Witam panią dyrektor Katarzynę Miszkowską. To miejsc, które kojarzą się w Lublinie z tym, co wydarzyło się 450 lat temu, jest ten budynek, ten gmach, w którym się znajduje. Ojcze Tomaszu, dlaczego? To jest dobre pytanie, dlaczego to miejsce i ten klasztor łączy się z wydarzeniem, jakim było i podpisanie, ale też i obrady szlachty czy panów polskich i litewskich. Dlaczego łączy się z Unią? Dominikanie mieli dwie legendy. Mogą Państwo to jeszcze znaleźć, jedną i drugą legendę w takim już nie starym, ale mającym przynajmniej prawie 20 lat przewodniku, tym zielonym, takim po Lublinie. Dominikanie mieli taki stół, na którym mówili, że była podpisana Unia Polsko-Litewska. Absolutna legenda, stół może miał 100 lat, może 120, ale ktoś kiedyś ze starszych braci coś takiego powiedział, to zaczęło funkcjonować, żyło własnym życiem. Druga legenda, lub nie muszę patrzeć na panią dyrektor zamku, bo historycy też to wiedzą. Druga legenda, że Unia miała być podpisana w tej sali gotyckiej, która się tutaj znajduje. O się nie mylę, 1 lipca 1569 roku nie było, bo on cały podobnował do tego. Także to jeszcze nas musiało robić się czeka, ale dzisiaj nie jest 1 lipca. Monety kolekcjonerskie z założenia mają służyć upamiętnieniu rzeczy wyjątkowych, niezwykle ważnych dla naszej historii, kultury, przybliżeniu, przypomnieniu nam miejsc, osób, zdarzeń, o których czasami nie pamiętamy. Ta monety jest bardziej interesująca, przede wszystkim ze względu na fragment obrazu, który się tam znalazł. To też jest Unia Lubelska. Pani dyrektor Nieno Tykowska. Unia Lubelska Baciarellego, tam też jest taki obraz w zbiorach Muzeum Narodowego, więc zupełnie inna wizja artystyczna i odwołanie do zupełnie innej historii. Ojca Tomasza Dostatniego o przyjęcie z mojej ręki dwóch monet. Bo jedną ojciec Tomasz dostaje dla klasztoru, a drugą dla fundacji, której jest prezesem, dla fundacji ponad granicami, która naprawdę jest ponad granicami. Wojciechowskiego. Będzie to dla mnie zaszczyt, jeśli pan marszałek zechce taką monetę przyjąć. Dobra, bardzo dziękuję. Dokładnie 450 lat temu było bardzo ładnie. I mało tego, trzeba współczuć panom litewskim i polskim, bo oni byli w kontuszach, w surdutach. To było naprawdę poświęcenie, już nie mówiąc o rycerzach, którzy też towarzyszyli. 50-lecia Unii Lubelskiej, uznanie za zasługi na rzecz rozwoju gospodarczego państwa polskiego oraz inicjowanie i wspieranie licznych przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, z podziękowaniem za wkład w realizację strategii marketingu terytorialnego miasta Lublin, Narodowy Bank Polski otrzymuje medal Unii Lubelskiej. Zapraszam.
jest mi niezmiernie miło ogłosić, że Narodowy Bank Polski, oddział okręgowy w Lublinie, otrzymuje medal Unii Lubelskiej. Pani dyrektor, na pani ręce. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to były medale dla instytucji.